Dzień dobry, inwestycje. Witamy na kolejnym spotkaniu, a dzisiaj o ekologii, odpowiedzialności społecznej oraz trochę też pewnie o ładzie korporacyjnym. Jest z nami nasza ekspertka Kasia Juras. Witaj. Cześć, Łukasz. Kasia zarządza funduszami inwestycyjnymi w Pekao TFI i właśnie tymi z nastawieniem takim bardziej ekologicznym i społecznym, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób wybieramy te spółki, w jaki sposób przenosimy pieniądze właśnie w te projekty bardziej ekologiczne, a temat jest dosyć popularny i ważny. Tak, jest to temat obecnie bardzo popularny, modny, ale też budzący sporo kontrowersji. Dlatego cieszę się, że tu jestem i że mogę opowiedzieć o naszej filozofii, o podejściu do inwestowania zgodnie z duchem ESG i odpowiedzieć na pytania. My również się cieszymy. I zachęcamy Was do tego, żeby brać aktywny udział w tym spotkaniu. Czyli jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, albo właśnie jeżeli będziecie chcieli się włączyć w dyskusję, to możecie wykorzystać czat, piszcie te pytania. My też w jakimś momencie tego spotkania będziemy chcieli Was zaangażować i mieli parę pytań do Was. Natomiast zaczniemy od prezentacji, przejścia przez te ważne tematy. I na początek krótka informacja, oczywiście z racji tego, że będziemy rozmawiali też o rynkach finansowych, o instrumentach na tych rynkach finansowych, to proszę traktować te rozmowy, te informacje, które przekazujemy właśnie edukacyjnie, informacyjnie, jako ciekawostki o tym rynku, informacje, które mogą być wykorzystane do decyzji inwestycyjnych, natomiast nie jako konkretne rekomendacje. Jak wiemy, te konkretne rekomendacje możecie dostać w oddziałach naszego banku, czy przez nasze aplikacje albo bankowość elektroniczną z wykorzystaniem narzędzia Pekao Inwestomat. Natomiast dzisiaj o ESG i myślę, że możemy już do tego tematu przejść. Dzięki. Na początek chciałabym kilka słów opowiedzieć na temat tego, jak wygląda inwestowanie w duchu ESG, jak rozumiemy to my. Otóż ESG jest to skrót, który składa się z takich trzech grup czynników, czyli czynników środowiskowych E, czynników społecznych S i czynników ładu korporacyjnego G. No i myśląc o inwestowaniu w duchu ESG, myślimy o spółkach, które minimalizują negatywny wpływ człowieka na środowisko. To znaczy, mimo tego, że czasami faktycznie ich wpływ na klimat jest negatywny, no to spółki jakby podejmują działania, żeby to ryzyko zminimalizować, czy te efekty jakby wziąć pod uwagę w swoich dalszych inwestycjach. Inwestycje, biorąc pod uwagę te czynniki społeczne, bierzemy pod uwagę spółki, które uwzględniają interesy społeczne, które na przykład dbają o pracowników, nie wykorzystują w swoim biznesie pracy dzieci, na przykład, które za taką samą pracę wynagradzają pracowników w ten sam sposób. Natomiast trzecia kategoria tych czynników to czynniki ładu korporacyjnego, czyli podczas analizy spółek w duchu ESG sprawdzamy, czy spółki na przykład raportują swoją działalność biznesową w zrównoważony sposób, czy zarząd jest niezależny, czy na przykład nie pojawiają się takie zjawiska w spółce jak korupcja. Inwestowanie w duchu ESG jest ważne, ponieważ wiemy, że jakby zmiany klimatyczne to jest fakt i możemy dyskutować tutaj o tym, jaki jest udział człowieka w tych zmianach klimatycznych, a ile z tych zmian dzieje się w sposób naturalny. Natomiast zostało zbadane, że ten negatywny udział człowieka faktycznie jest i objawia się on w ten sposób, że na przykład spółki wysokoenergetyczne, tak, czy jakby spółki tej starej ekonomii emitują dużo gazów cieplarnianych.
Gazy cieplarniane to jest generalnie zjawisko naturalnie występujące w przyrodzie, natomiast ich nadmiar szkodzi, ponieważ one się gromadzą w atmosferze i powodują zwiększenie tej przeciętnej temperatury na Ziemi, powodują ekstremalne zjawiska pogodowe. Zobaczcie Państwo, że to się jakby dzieje, tak? Jakby mamy sezon turystyczny, natomiast na zachodzie Europy całe hotele są wykwaterowywane, ponieważ no, ekstremalne temperatury, pożary w lasach doprowadziły do tego, że jednak no, że jakby nie jest spokojnie, tylko te zjawiska się dzieją rzeczywiście. No, były niedawno takie rekordy temperatur w zasadzie, tak. Czy zbliżyliśmy się do tych rekordów temperatur? Ja już nie pamiętam dokładnie tych danych, ale widziałem taką mapę Morza Śródziemnego i pokazane było, jaka jest różnica temperatury wody w relacji do średniej i w niektórych miejscach to było 5 stopni wyżej niż jakaś tam długoterminowa średnia. Tak, i jakby te zjawiska, one rzeczywiście mają wpływ nie tylko na jakby środowisko, ale też na gospodarkę, na biznes, na działalność życia człowieka. I biorąc jakby przykład tych turystycznych kurortów, które musiały zostać jakby wykwaterowane, widzimy, że to są realne koszty, za które ktoś musi zapłacić. Tak? To są straty ekonomiczne, które jeśli nie podejmiemy żadnych kroków, będą się dalej zwiększać. Stąd pomysł na inwestowanie w duchu ESG, ponieważ jakby te kroki, które należy podjąć, to jest kierowanie kapitału w stronę spółek, które zajmują się właśnie zieloną energią, które są niskoemisyjne, bo dzięki temu możemy zneutralizować ten negatywny wpływ człowieka na środowisko. I jakby to też są grube, twarde liczby, tak? Jakby Goldman Sachs policzył, że negatywne skutki działalności człowieka będą wymuszały zielone inwestycje i rocznie do jakby ta inicjatywa net zero, czyli osiągnięcie zerowych emisji netto na świecie będzie wymagała nakładów 3 bilionów dolarów rocznie. Zostaną one przeznaczone przede wszystkim na sektory odnawialnych źródeł energii oraz wsparcia jakby budowy tych odnawialnych źródeł energii, budowy na przykład baterii do samochodów elektrycznych. Ta efektywność energetyczna będzie musiała zostać jakby zmieniona, tak, w kierunku tego tych niskich, dokładnie. No i jeśli te 3 biliony dolarów rocznie nie robią wrażenia, no to do tego dokładamy kolejne 3 biliony dolarów rocznie, które mają być przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne i inwestycje związane z technologią wodną. Infrastruktura jest tutaj ważnym elementem tej zielonej zmiany, wymuszonej de facto zielonej zmiany. I jakby tutaj na przykład wchodzą w grę właśnie cała infrastruktura dotycząca na przykład ładowarek elektrycznych, jakby zmiany w ogóle całego transportu na niskoemisyjne. Tak, dla porównania, polskie PKB z 2021 roku to było jakieś 800 miliardów dolarów. Czyli tutaj mówimy o inwestycjach kilka razy cała polska gospodarka, tutaj jest chyba co roku, rocznie, które muszą na całym świecie zostać przeprowadzone. No a biorąc pod uwagę fakt, że jakby Polska dokłada się 1% do całego światowego PKB, no to jest jakby, to już są już naprawdę duże liczby i to są jakby, to jest rzeczywisty kapitał, który musi zostać ulokowany w firmach, to znaczy firmy poczynią inwestycje w kierunku tych zielonych zmian. I jakby dlaczego o tym mówimy? Bo to jest właśnie nasza motywacja inwestycyjna. Biorąc pod uwagę fakt, że te środki muszą zostać skierowane do firm, my będziemy korzystać na tym przepływie i przepływie właśnie inwestycji. Tutaj jakby przenosząc się trochę na nasz bardziej lokalny rynek, czyli rynek europejski,
widać, że te nakłady znowu są potężne do poniesienia. To jest około jakieś tam 9 bilionów euro w każdej kolejnej dekadzie, aż do osiągnięcia tego celu neutralności emisji w 2050 roku. I te nakłady przekładają się na inwestycje w konkretnych branżach. Przede wszystkim skorzysta na tym branża transportu. Transport w Unii Europejskiej, tutaj znowu jakby mamy dużo, dużo się mówi o tym, o tych samochodach elektrycznych, ale cały czas flota samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej to jest poniżej 1% wszystkich pojazdów. Jeśli chodzi o taki transport pasażerski, no to autobusy, transport pasażerski generalnie to jest poniżej 5% samochodów elektrycznych, więc cele są postawione dużo wyżej, stąd te inwestycje, które no po prostu się zadzieją. Jesteśmy świadomi, że ten jakby to nie ma odwrotu od tego, od tych inwestycji. I tutaj warto dodać, że w zeszłym roku, kiedy wybuchła wojna, kiedy była ograniczona podaż tej, powiedzmy, nie, tej energii takiej... Ze źródeł tradycyjnych. Tak, ze źródeł tradycyjnych. Nie chciałam tu powiedzieć brudnej energii, ale z tych tradycyjnych źródeł. To mimo to, że Europa była w kryzysie energetycznym, była zagrożona tym kryzysem, to jednak nie odstąpiła od tych swoich celów neutralności energetycznej i jakby był jasny komunikat, że po prostu te inwestycje będą się dalej dziać, pomimo wszystkich zewnętrznych negatywnych czynników, które na ten rynek energii wpływają. I te inwestycje w zasadzie tym bardziej powinniśmy teraz robić, tak? No bo jeżeli potrzebujemy dodatkowe źródła energii, to pewnie to też jest taki kierunek wspierający. Dokładnie, tak. To uniezależnienie się od źródeł kopalnych. Tak, a dodatkowo jest to taki jakby długoterminowy trend, prawda? Korzyści, które są w tym momencie z tego stosowania OZE, są mierzalne, aczkolwiek jakby ta technologie cały czas się poprawiają, te nakłady, które będą poniesione, też zostaną jakby ta technologia będzie pewnie coraz tańsza, będzie coraz mniej usterek w tych wszystkich jakby na przykład farmach fotowoltaicznych czy farmach wiatrowych powstawało, stąd widać to, że to jest globalny trend, na którym chcemy skorzystać i jakby przez te inwestycje dokładać się do tej transformacji energetycznej. No dobrze, tu widzę też budownictwo ma dosyć duży udział, nawet większy niż ta energia. Natomiast zanim przejdziemy do konkretnych przykładów albo właśnie pokazania, w jaki sposób PKO wpisuje się w ten trend, PKO TFI wpisuje się w ten trend, wybierając konkretne spółki, to mamy parę pytań do Was, czyli wykorzystamy sobie jak zwykle platformę Menti. Zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym badaniu, czyli weźcie swoje smartfony i albo możecie zeskanować kod QR widoczny na ekranie, albo wejść na stronę menti.com i wpisać kod 8728 6771. Będziemy mieli trzy pytania, które wprowadzą nas w obszar już selekcji spółek i generowania wyników na zielonych inwestycjach i inwestycjach odpowiedzialnych społecznie. Więc chwila, żeby się zalogować i możemy przejść do pierwszego pytania. Czy na spółkach ESG, właśnie tych ekologicznych, zarabia się więcej niż na całym rynku, mniej niż na całym rynku, czyli na jakimś szerokim indeksie wszystkich branż, typu powiedzmy S&P 500, czy podobnie? Tutaj poczekajmy sobie na kilka odpowiedzi. No bo w zasadzie te fundusze ESG, czy te inwestycje ESG, to już jest taki trend, który on przyspiesza, ale on już jest z nami parę ładnych lat.
Tak, zwłaszcza właśnie europejskie instytucje zarządzające aktywami są bardzo zmotywowane do tego, żeby takie produkty inwestycyjne, które jednak obejmują swoją analizą te czynniki ESG, wprowadzać. Tam jest też duży popyt, tak? Nie tylko ze względu na to, że te regulacje się pojawiają europejskie w coraz większym stopniu, ale faktycznie ludzie zaczynają dostrzegać, że niekoniecznie stopa zwrotu i ryzyko to są jedyne czynniki, które można brać pod uwagę, inwestując w fundusze inwestycyjne. Mamy najwięcej odpowiedzi, że podobnie. I rzeczywiście, jeżeli byśmy sobie wzięli pod uwagę ostatnie 5 lat, no to te wyniki indeksów ESG, nasz fundusz też funkcjonuje od blisko 4 lat, to te wyniki rzeczywiście są podobne. One są trochę chyba bardziej płaskie w relacji do tych wahań, które widzimy na szerokim rynku. To znaczy mieliśmy kilka takich lat, kiedy to ESG naprawdę bardzo, bardzo ładnie rosło. Później spadki w ubiegłym roku były chyba trochę niższe. No i w związku z tym odbicie w tym roku też jest trochę niższe. Tak, bardzo dobrze powiedziane, jakby te wyniki są bardziej stabilne ze względu na to, że te spółki, jakby to jest długoterminowy horyzont inwestycyjny, tak? My partycypujemy w zmianie, w transformacji energetycznej, która będzie jakby ma w perspektywie kilkadziesiąt lat, tak? Jasne, czyli generalnie no, wyniki mogą być lepsze, mogą być gorsze, mogą być podobne. Tak, chociaż tu pewnie też chodzi o coś więcej, prawda? Że możemy też wpływać naszymi inwestycjami no, korzystnie na te trendy, wspierać je w ten sposób. Dobrze, więc przejdźmy do kolejnego pytania. Skąd zarządzające funduszami PKO TFI biorą dane o spółkach dotyczące ESG? Czy biorą je z konferencji wynikowych spółek, czy z spotkań, znaczy czy z serwisów informacyjnych, typu na przykład taki Reuters czy Bloomberg, a może z wizji lokalnych i własnych badań, własnych pomiarów? Serwisy informacyjne przeważają na ten moment. No, widzę, pojawiają się też wizje lokalne. No, mamy też dużo spółek zagranicznych jakby. Tak, więc te wizje lokalne byłyby, byłyby może utrudnione. Byłyby mało ekologiczne, można tak powiedzieć. Chyba. Więc na pewno od strony takiej ekologicznej ta przeważająca odpowiedź, czyli renomowane serwisy, to wiem, że jest prawidłowa, aczkolwiek te pozostałe też w jakimś stopniu? Na pewno tak. Jakby głównie opieramy się na danych, które zbierają zewnętrzne agencje ratingowe renomowane. To jest źródło stabilne, jest to źródło, jakby te agencje mają swoje know-how, jak takie dane prezentować, więc warto, jakby my korzystamy z ich wiedzy. Natomiast bardzo cieszy mnie, że coraz więcej spółek jakby prezentuje swoje podejście do ESG i prezentuje swoje raporty zrównoważoności również na konferencjach wynikowych. Jakby ten element niefinansowego raportowania jest coraz częściej spotykany właśnie na konferencjach wynikowych spółek, więc to też jest odpowiedź, prawidłowa. Można powiedzieć, prawidłowa, tak. Okej, okay. Czyli jeżeli chodzi o te lokalne wizje, no to pewnie na jakimś spotkaniu z konkretną spółką możecie też te tematy poruszyć, coś tak ewentualnie doprecyzować, wyjaśnić, tak? Ale chyba nie jest to raczej takie źródło podstawowe. No to jeszcze jedno pytanie w takim razie. Co to jest zrównoważona inwestycja? Czy to jest inwestycja, która ma równy udział wszystkich komponentów? A może taka, która emituje mało gazów cieplarnianych? A może taka, która przyczyniła się do realizacji jakiegoś celu środowiskowego lub społecznego i stosuje ład korporacyjny? To
Tutaj chyba bezbłędnie będzie odpowiedziane. Nie dało się tak zmylić was, państwa. No rzeczywiście, tak? Ale to też chcieliśmy pokazać tym pytaniem, że tak, no to może być inwestycja, która emituje mało gazów cieplarnianych, jeżeli to jest jej cel, który chce osiągnąć, tak? Albo redukcja Oczywiście. Tych gazów. Tak, pytanie jest trudne, bo zrównoważona inwestycja to jest termin prawniczy tak naprawdę, który pojawia się w dyrektywie SFDR, w rozporządzeniu SFDR, który przygotowała Unia Europejska. I zrównoważona inwestycja według definicji z tego rozporządzenia mówi o tym, że zrównoważona inwestycja to spółka, która przyczynia się do jakiegoś celu środowiskowego lub społecznego, przy okazji nie naruszając innych celów, oraz stosuje dobre praktyki w zakresie ładu korporacyjnego. Więc to jest jakby taki skomplikowana definicja, jakby dzięki której my możemy określić, jaka spółka jest zrównoważoną inwestycją. No właśnie, bo to jest ta zmiana, która się zadziała niedawno, czyli że te inwestycje zielone to już nie są takie inwestycje na zasadzie, co się komu wydaje, że jest zielone, tylko zostały wprowadzone bardzo precyzyjne mierniki, definicje tego, co można w ogóle za taką inwestycję uznać, więc może przejdźmy już do tej części prezentacji, no bo z tego my w zasadzie możemy wybierać, prawda, jeżeli chcemy się łapać naszymi funduszami w ramach tych kategorii. Tak. No. Dobra, jakby plusem tej sytuacji, że pojawia się coraz większa liczba regulacji, jest to, że faktycznie dostajemy pewne ramy, w ramach których my po prostu sobie, w których możemy inwestować i które określają nam takie filary inwestycji, które są zgodne z ESG. I teraz przejdziemy do tej części, w której opowiem o Funduszu Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalnym. Jest to fundusz, w którym my zwracamy uwagę na takie najważniejsze dwie kwestie ESG, to znaczy dwa filary. Po pierwsze, fundusz promuje aspekt środowiskowy, którym jest wybór do portfolio liderów w zakresie niskiej emisji gazów cieplarnianych lub liderów pozytywnych zmian w zakresie emisji tych gazów cieplarnianych. Na ten parametr mamy przewidziane co najmniej 50% wartości aktywów netto funduszu. Natomiast drugim filarem są zrównoważone inwestycje, czyli mamy przygotowany wewnętrzny algorytm, wewnętrzną metodologię, dzięki której my określamy spółki mianem zrównoważonych inwestycji. I tutaj, tak jak w tym pytaniu twoim, Łukasz, pojawiła się ta definicja, to jest dokładnie ta definicja, której używamy, czyli spółki przyczyniają się do celu środowiskowego, dodatkowo nie naruszając pozostałych celów, czyli są neutralne po prostu dla innych jakby celów środowiskowych lub społecznych. I dodatkowo weryfikujemy, czy spółki stosują dobre praktyki w zakresie zarządzania. I na tą część jakby zrównoważonych inwestycji mamy limit minimum 40% wartości aktywów netto funduszu. Teraz może w szczegółach opowiem Państwu o tych dwóch filarach. To jest już najważniejsza część prezentacji tak naprawdę. Te dwa filary będą się przejawiać dalej także w kolejnych slajdach. Promowanie liderów niskiej emisji. Fundusz w ogóle jakby spełnia wymogi regulacji SFDR, to znaczy jest tak zwanym light greenem, czyli jest zgodny z artykułem 8 tego rozporządzenia. I promuje aspekt właśnie środowiskowy, który polega na tym, że wybieramy do portfolio liderów emisyjności gazów cieplarnianych. Sprawdzamy, aby zweryfikować, czy spółka jest takim liderem, sprawdzamy, jak wygląda jej intensywność emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do sprzedaży na tle branży. I tutaj jakby wybieramy liderów danej branży
To nie są tylko branże niskoemisyjne, żeby była jasność, ponieważ jakby stawiamy też na tą pozytywną zmianę, prawda? Że jeśli mamy wysokie nominalne emisje, ale dany emitent faktycznie zmienia się na lepsze, poprawia te wyniki, tak, na lepsze. Tak, to widzimy, że to powoduje, że faktycznie cała branża się poprawia, tak? Zwłaszcza jeśli emitent jest dużym przedsiębiorstwem, jeśli ma dużą kapitalizację rynkową. Stąd no, jakby dla nas taka firma jest liderem niskich emisji. W kolejnych kwartałach będziemy właśnie także badać tą dynamikę zmian konkretnych przedsiębiorstw i będziemy stawiać również na liderów pozytywnych zmian. Tutaj mamy zaprezentowane, jak wygląda podział naszych aktywów, jeśli chodzi o udział spółek, które są liderami niskich emisji. Takich spółek mamy 68%, 22% to są spółki inne, które akurat tego kryterium nie spełniają, czyli nie są liderami niskiej emisji. Natomiast one mają jakby inne charakterystyki, które mówią o tym, że nadają się do tego funduszu, prawda? Na przykład spółka Siemens, która poprzez jakby swoją grupę kapitałową na przykład produkuje turbiny wiatrowe, stawia farmy. Natomiast ze względu na swoją wielkość, ze względu na jakby inwestycje gigantyczne, które czyni, ona przekracza tą średnią dla danej branży pod kątem emisji gazów cieplarnianych. I ona jest wtedy w tych 90. Tak. No to 90 minus 68. Tak, dodatkowych spółek. Tak. I wtedy, bo jakby ten fundusz jakby przewiduje, że możemy inwestować w spółki, które nie tylko jakby są liderami emisji, ale też właśnie inne kryteria ESG bardzo dobrze wypełniają. Tak, tak. I ten, czyli ten udział nie może być niższy niż 50%. Tak, dokładnie tak, tak, tak. Więc jesteśmy znacznie powyżej tego limitu. Jeśli chodzi teraz o ten drugi filar, czyli spółki, które uznajemy za zrównoważone inwestycje, tutaj jest sprawa jeszcze trochę bardziej skomplikowana, bo tutaj jakby bierzemy bardzo dużo tych miar pod uwagę, które spółka musi spełnić, żeby ją za zrównoważoną inwestycję uznać. Między innymi weryfikujemy, czy spółka wdraża inicjatywy prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych, czy zaangażowała się w osiągnięcie tej zerowej emisyjności, ale także unikamy ekspozycji na paliwa kopalne, na sektor zbrojeniowy, sektor tytoniowy, także jeśli chodzi dodatkowo o te dobre praktyki w zakresie zarządzania, no to też weryfikujemy, czy spółka działa zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami. Także ten katalog inwestycji i katalog jakby spółek, kategorii, które weryfikujemy, jest bardzo szeroki i dosyć skomplikowanie wygląda, natomiast faktycznie jest na tyle restrykcyjny, że zrównoważone inwestycje to naprawdę są zrównoważone inwestycje, jeśli już jakąś spółkę określimy tym mianem. A te kategorie, tak? Jeżeli my chcemy wyłączyć jakieś grono spółek z uwagi na jakiś czynnik, to jest tak, że my sobie weźmiemy te dane z serwisu, z takiego właśnie serwisu informacyjnego i wtedy możemy sobie od razu jakby odciąć jakąś część spółek? To tak, tak, dokładnie tak. Na tym polega ta selekcja, tak? Dokładnie. Czyli te dane, które dostajemy, są jakby tutaj ważnym elementem tego procesu. Tak, tutaj jakby analiza polega na jakby wykluczaniu niektórych spółek, tych spółek, które nie spełniają tych kryteriów, właśnie poprzez to, że weryfikujemy ich na przykład ekspozycję przychodową, czyli jaki procent przychodów generuje z paliw kopalnych. Jeśli to jest więcej niż jakaś założona procentowy udział, no to wtedy taka spółka nie wejdzie w ogóle do portfela jako zrównoważona inwestycja. Natomiast znowu mamy przewidzianą taką część portfela, która może zostać zaalokowana w spółki, które są ESG, zgodne z, jakby których działalność jest zgodna z ESG, natomiast tych restrykcyjnych wymogów naszych nie spełniają. I tutaj na przykład mogę powiedzieć, że niektóre spółki
zajmujący się z sektora medycznego, takich, tego naszego, tej naszej metodologii nie spełniają, ponieważ jednym z elementów badania tej zrównoważonej inwestycji jest to, czy przeciwko spółce nie zostały żadne pozwy sądowe złożone, jeśli chodzi o zdrowie. Więc nawet takie jakby czynniki mogą wykluczyć spółkę z bycia zrównoważoną inwestycją. A to są głównie spółki pewnie amerykańskie, tak? Amerykańskie, europejskie? I tutaj ważna rzecz. To jest fundusz raczej, który skupia się geograficznie wokół Europy. Europa jest najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o regulacje, jeśli chodzi o raportowanie spółek, więc jakby to jest naturalna ekspozycja tego funduszu na transformację energetyczną i na trendy, duże trendy ESG, które się dzieją. Może pokażę to na kolejnym slajdzie. Proszę zobaczyć, że fundusz jest bardzo zdywersyfikowany pod kątem geograficznym. Tutaj udział Europy jest dominujący, tak, z powodu tych czynników, które przed chwilą wymieniłam, czyli mocno zaawansowane ustawodawstwo i zaangażowanie spółek europejskich w promocję czynników ESG. Natomiast ten komponent amerykański także znalazł się na tym funduszu. Trochę jest tak, że te spółki właśnie, które zajmują się na przykład, nie wiem, użytecznością publiczną, czyli wodą, kanalizacją, usuwaniem odpadów niebezpiecznych, w Europie to są spółki raczej, powiedzmy, można powiedzieć, w które nie da się zainwestować. Natomiast w Stanach Zjednoczonych to są spółki prywatne, dzięki czemu my możemy w nie po prostu zainwestować i te trendy, na tych trendach korzystać. I tutaj jeszcze. A w pozostałych to też jest głównie Europa? Czy tam są jeszcze jakiekolwiek inne zakątki świata, nie to wiem, są, Azja na przykład? Nie. To będą raczej rynki wysoko rozwinięte. Azji nie mamy w portfelu, więc tutaj też tych pozostałych, ten wykres się sumuje do 100, więc gdzieś tutaj właśnie pojawi się też ten komponent płynnościowy, więc tak, więc ale przeważająca jest Europa, dlatego też jakby tym naszym punktem odniesienia, jeśli chodzi o liczenie tych średnich, jest indeks Stoxx 600, Eurostoxx 600, który jest szerokim indeksem rynku europejskiego. Podział sektorowy, tutaj to, co rzuca się w oczy, to duży udział sektora przemysłowego i zielonej energii. Jest to ten sektor, który faktycznie ma największy wpływ na tą transformację energetyczną. Wcześniej mówiłam, że kapitał będzie płynął właśnie w kierunku tych sektorów przemysłowych. To są spółki, które produkują na przykład właśnie całe podzespoły do farm fotowoltaicznych, do baterie elektryczne, całe wyposażenie właśnie tych zielonych źródeł energii. I jakby stąd jest ta duża ekspozycja na ten przemysłowy sektor i zielonej energii. No, też jest duży udział spółek użyteczności publicznej, które zajmują się przetwarzaniem wody, tą właśnie oczyszczaniem ścieków i jakby dzięki którym jakby na te spółki też te duże nakłady będą ponoszone. Są też opieka zdrowotna, dane jakby dobra podstawowe i jest też część funduszowa, tak, po to, żeby mieć ekspozycję też na szerszy rynek, tak, więc tutaj też fundusze inwestycyjne, które także promują ideę ESG zagraniczne, się znalazły miejsce w tym funduszu. Wracając jeszcze do geografii, tutaj mamy pytanie o polskie spółki.
czy my je obserwujemy, czy one też mogą tam albo stanowią jakiś udział w tym funduszu? Na ten moment nie mamy spółek europejskich w tym funduszu, polskich, przepraszam, w tym funduszu, dlatego że po prostu trochę Polska odstaje od spółek zagranicznych, jeśli chodzi o raportowanie tych elementów ESG. Tutaj na przykład ostatnio dowiedzieliśmy się, że spółka SAP europejska będzie prosić swoich podwykonawców, dostawców o to, żeby raportowali do niej swoje emisje gazów cieplarnianych. No w Polsce to jakby jest w tym momencie... To jeszcze się rozwija, tak? Wyobrazić sobie, że jakaś duża spółka, która współpracuje z wieloma mniejszymi, dostaje takie informacje w zasadzie od prawie każdego, żeby móc to dokładnie obliczyć, no to rzeczywiście... Tak. Pewnie to się jeszcze rozwija. To się rozwija, ale widzimy, szczególnie w przypadku tych największych polskich spółek giełdowych, zmianę. Tak? Też tutaj to raportowanie niefinansowe się pojawia, rozwija. Spółki naprawdę rzetelnie do tego w większości podchodzą, ponieważ to jest po prostu trend, tak jak mówiłam już to wielokrotnie podczas tej prezentacji, duży trend, w którym jakby trzeba z tego skorzystać. Tak? Jasne. No to jest fundusz globalny, tak? Więc stąd pewnie też jego takie nastawienie, natomiast pewnie z rozwojem tego raportowania będziemy widzieli coraz częściej też takie fundusze w oparciu o polskie spółki. I może jeszcze porównanie wyników tego funduszu na tle indeksu polskiego i tego indeksu europejskiego Stoxx 600, który jest no dla nas takim, nie jest benchmarkiem, natomiast jest taką podstawą do kalkulowania pewnych elementów na tym funduszu inwestycyjnych. No, widzimy, że fundusz powstał w ogóle w październiku 2019 roku. On od uruchomienia był funduszem ekologii i odpowiedzialności społecznej, więc od zawsze w tym portfelu znajdowały się spółki, które te kryteria ESG uwzględniały. Natomiast od marca tego roku my zaimplementowaliśmy właśnie zapisy tej regulacji SFDR i wypracowaliśmy ten zielony listek, czyli fundusz jest light greenem od marca tego roku. No, wyniki są bardzo dobre, tak można powiedzieć. W horyzoncie od uruchomienia fundusz zarobił więcej niż ten fundusz Eurostoxx Europe i WIG. Natomiast ostatnie kilka miesięcy to znaczący wzrost funduszu WIG. Tak? Goni WIG nasz Fundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej. Natomiast to jest trochę, WIG jest indeksem polskim, gdzie trochę jest jakby inny rozkład tych branż i udziałów spółek, więc to są w zasadzie nie do porównania wyniki. No to wahania co najwyżej można porównać, tak? Że tutaj rzeczywiście to odbicie w ostatnim roku na polskiej giełdzie jest bardzo dynamiczne i widać, że zdecydowanie silniejsze niż w Europie, czy w Stanach, czy na spółkach ekologicznych. Natomiast wcześniej też mieliśmy no, jakieś większe spadki. I podsumowanie, ogólna charakterystyka tego funduszu. Tak jak mówiliśmy, jest to fundusz akcji zagranicznych z główną ekspozycją na rynki europejskie, ze względu na to, że Europa jest liderem w zakresie implementacji rozwiązań ESG. Fundusz jest zaklasyfikowany jako light green zgodnie z artykułem 8 europejskiego rozporządzenia SFDR. Jest to fundusz w tym momencie jedyny w naszej ofercie, natomiast pewnie powiemy słowo na temat funduszu, który jest w trakcie budowy, który przygotowujemy, który będzie drugim light greenem. I
I te dwa filary, tak? Fundusz Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej promuje liderów sektorowych pod kątem niskiej emisji gazów cieplarnianych oraz inwestuje środki w zrównoważone inwestycje. Zrównoważone inwestycje wybieramy na podstawie wewnętrznej metodologii opartej o ramy, które pojawiają się w rozporządzeniu SFDR. No i oczywiście jakby ESG i wszystkie parametry zrównoważonego rozwoju, które badamy, idą w parze z analizą perspektyw rozwoju emitentów. Także to są dodatkowe elementy, które bierzemy pod uwagę, analizując potencjalne inwestycje. Minimalny horyzont inwestycyjny to 5 lat, to jest fundusz długoterminowy, tak jak też się pojawiało we wcześniejszej części prezentacji. Jakby ten trend transformacji energetycznej jest rozłożony na kilkadziesiąt, pewnie jeszcze więcej kolejnych lat, więc ten horyzont inwestycyjny jest wydłużony. Jest to wskaźnik, jest to fundusz akcyjny, więc ten wskaźnik ryzyka jest tam 4/7, tak. W skali 7. No i też mamy opłatę za zarządzanie. No tak, jeżeli chodzi o fundusze akcyjne, no to ten 5-letni horyzont inwestycyjny jest jakby zupełnie naturalny. I też to jest ważna uwaga tutaj a propos tego, co powiedziałem na początku, że my pokazujemy ten fundusz z kilku powodów. No jako przykład tego trendu, który się rozpoczął, jako przykład elementu naszej oferty, który już podąża tą ścieżką zielonych inwestycji. Natomiast to, czy ktokolwiek w ogóle powinien w ten fundusz zainwestować jakiekolwiek pieniądze, rozważać go do swojego portfela, zależy głównie od tego, jakie mamy potrzeby, jakie mamy ryzyko, więc wypełniamy ankietę MiFID albo narzędzie doradztwa inwestycyjnego i możemy zobaczyć tam, jakie, albo w zasadzie jak wypełnimy tą ankietę MiFID, możemy zobaczyć, jakie są propozycje i czy ten fundusz w ogóle tam się znajdzie, tak? Czy no, bo jeżeli mamy krótki horyzont albo nie akceptujemy ryzyka, to pewnie nie będziemy inwestowali w fundusze akcji albo za dużo. Natomiast, tak jak powiedziałaś, my też pracujemy nad tym, żeby wprowadzić podobny fundusz obligacji, gdzie to ryzyko będzie niższe, minimalny horyzont również będzie niższy, więc w najbliższym czasie też tego pewnie, tych zmian w ofercie naszej można się spodziewać. Może mogę zdradzić, ewentualnie uchylić rąbka tajemnicy, że fundusz będzie inwestował w obligacje, które emitent emituje i jego środki pozyskane w ten sposób inwestuje w zielone projekty. Także będziemy weryfikować, jakby na co te środki idą, czy faktycznie jest to zgodne z tymi ekologicznymi celami. I to będą raczej emitenci właśnie z ratingami wysokimi, więc to jest fundusz, który będzie się zajmował właśnie inwestycją w te takie obligacje zielone. I to będzie fundusz obligacji firm czy obligacji skarbowych? Ze względu na to ryzyko, o którym wspomniałeś, będzie udział emitentów korporacyjnych w tym funduszu, powiedzmy, umiarkowany, ale oczywiście emitenci korporacyjni tam się będą znajdować. Dodatkowo będziemy rozważać zakup emisji takich instytucji międzynarodowych i zielonych emisji też państw. I to też będą raczej spółki z zachodnie, zgaduję, to będą europejskie. Tak, tutaj tych emisji zielonych w Polsce jest jeszcze dosyć niewiele, więc ciężko byłoby tutaj rozważać takie inwestycje w jakiejś dużej skali na jednym funduszu. Natomiast jeśli chodzi o emisje zagraniczne, no to ten trend emisji green bondów jest, bardzo się rozwija. To znaczy tutaj według Moody'sa udział tych zielonych obligacji we wszystkich emisjach obligacji w pierwszym półroczu 2023 roku to było 13%, tak? Więc jakby
Więc to jest już jakiś udział, on będzie rósł gdzieś tam w perspektywie do końca roku, ma to być około 15%. Jeśli chodzi znowu o te emisje europejskie, to emisje green bondów, zielonych obligacji w Europie to jest 20%, więc widać te takie czynniki wyróżniające Europę pod tym kątem, że jednak tutaj ten popyt na obligacje pewnie jest większy, ale też emitenci są bardziej skłonni, żeby ten dług zielony emitować i przeznaczać na te trendy transformacyjne. Tak? Mamy jeszcze dwa pytania na czacie. Pierwszy to a propos innych funduszy akcyjnych, tak? Typu infrastruktura, budownictwo, technologii, surowcowe. Czy my też tam przy zarządzaniu uwzględniamy w jakimś stopniu te czynniki ESG? Tak. My bierzemy pod uwagę czynniki ESG na wszystkich tych naszych rynkowych funduszach. Bierzemy pod uwagę, natomiast jakby tutaj wyłącznie na FEOS-ie jest to element, który bierzemy pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, tak? Czyli jakby analizujemy te czynniki ESG, natomiast ze względu na to, że tamte fundusze pozostałe charakteryzują się jednak ekspozycją na przykład szeroki rynek polski, są benchmarkowe, no to tam już jakby nie jest to główny element analizy i to jest tak, i to w ogóle nie podejmujemy decyzji inwestycyjnych w oparciu o czynniki ESG, ale jakby analizujemy poziom ryzyk ESG na innych funduszach. Jasne. No i też pewnie możemy wziąć je czasami pod uwagę, tak? To tak jak mówisz, nie jest głównym jakby elementem, natomiast może być wzięty pod uwagę. W odróżnieniu od tych funduszy z listkiem, gdzie to po prostu jest wpisane w strategię i my tam musimy to jakby brać pod uwagę. Tak, nawet nie w strategię, też w statut, tak? Czyli nadrzędny dokument dla funduszu inwestycyjnego. Te limity, o których wspomniałam na funduszu, czyli te znowu dwa filary, czyli promowanie liderów sektorowych pod kątem emisji oraz zrównoważenie inwestycji, to są limity statutowe, więc jeśli my jesteśmy zobowiązani je utrzymywać na tych minimalnych poziomach. Jasne. Mamy jeszcze pytanie, dosyć tak właśnie a propos tych celów, realizacji tych celów, takie wejście w szczegóły. Jaka metoda uniwersalna ma zastosowanie, ile emituje spółka CO2? I że ma na przykład postępy w ograniczeniu emisji rok do roku. Czy to jest jakby deklaracja zarządu, czy my na coś tam konkretnie patrzymy? Bardzo się cieszę, że to pytanie padło. Właśnie intensywność emisji gazów cieplarnianych to jest miara, którą spółki nasze portfelowe po prostu raportują. Można sobie wejść na stronę internetową danej spółki, pobrać Sustainability Report, czyli raport dotyczący zrównoważoności, który spółka w każdego roku publikuje, i tam pojawiają się konkretne liczby, jaki jest nominał emitowanych gazów cieplarnianych przez daną spółkę. Więc to nie jest tak, że my musimy tutaj jakby sobie coś kalkulować. Jeśli czasami zdarza się, że dla niektórych spółek podczas analizy jakby ich inwestowalności niektóre dane, które pobieramy od zewnętrznych dostawców, będą szacowane. Natomiast te spółki, które mamy w portfelu, wszystkie one te swoje emisje podają. I to jest wiedza dostarczana przez de facto zarząd, tak, przez emitenta. I jeśli chodzi o te zmiany, które będą następować, no to już jest proces analityczny, który jest po naszej stronie i my te dynamiki w kolejnych kwartałach, w kolejnych latach będziemy badać po prostu własnymi analizami. Jasne. Nie mamy więcej pytań. I chyba przedstawiliśmy ten temat, więc nagranie z tego webinaru będzie też wrzucone na kanał banku PKO BP na YouTube, więc jeżeli by pojawiły się jakieś pytania albo oglądaliście akurat właśnie nagranie z tego spotkania, to zachęcamy do tego, żeby kontynuować
dyskusję na ten temat ESG w komentarzach. Bardzo chętnie w nią wejdziemy. Kasia, ja Ci dziękuję bardzo za odwiedzenie naszego studia i przedstawienie tych możliwości, które jak widać się będą jeszcze rozwijały. Dziękuję bardzo, było mi bardzo na miło. To. A Wam dziękujemy za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie na początku września, gdzie wejdziemy już w tematy ważnych rzeczy o ekonomii, które warto wiedzieć, żeby zarządzać swoimi pieniędzmi. Do zobaczenia.